Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Nie będzie drugich tur w wyborach burmistrza Kościerzyny i wójta gminy Kościerzyna. Przez kolejne 5 lat miastem będzie rządził Michał Majewski, a gminą Grzegorz Piechowski. Obaj panowie zdobyli ponad 50% głosów. W niedzielnych wyborach na Michała Majewskiego z KWW Moje Miasto zagłosowało 52,11% wyborców. Drugie miejsce zajął kandydat kościerskiej marki Zdzisław Czucha z wynikiem 30,51%. Na Karinę Młodzianowską z KWW Kościerzyna na Plus zagłosowało 17,39% wyborców. Panie burmistrzu, nie będzie drugiej tury. Udało się wygrać już w pierwszej. Jak pan skomentuje te wyniki? Bardzo się z tego cieszę. Rzeczywiście zakładaliśmy, że nie będzie drugiej tury. Prosiłem mieszkańców Kościerzyny, żeby poszli do wyborów. Im większa frekwencja, tym szanse na to, że nie będzie drugiej tury, były większe. Wierzyłem w mieszkańców Kościerzyny, wierzyłem w Kościerzynę, nie zawiodłem się na nich. Zawsze mogę liczyć na ich uśmiech, na zadowolenie i to też pokazali we wczorajszych wyborach. Poszli gremialnie do urn, zagłosowali, udało się przejść w pierwszej turze. Także możemy się z tego cieszyć, za co bardzo, bardzo dziękuję mieszkańcom Kościerzyny, pracownikom Urzędu Miasta, wszystkim osobom, które się naprawdę w to zaangażowały. I cóż, czeka nas ciężka praca. Co to znaczy właśnie dla miasta pańska wygrana? Jakie będzie to kolejne 5 lat? Myślę, że tak jak do tej pory. Spokój, zadowolenie, uśmiech, rozmowa z wszystkimi i mam nadzieję, że właśnie to ludzie docenili. Docenili normalność. I dalej chciałbym, żeby tak pozostało. Nie zawsze pójdzie wszystkim przychylić się do ich próśb. Czasami trzeba niestety odmówić, ale starałem się być na tyle uczciwy, że jeśli nie szło czegoś rozwiązać, czy nie szło się komuś zgodzić, mówiliśmy o tym, nie oszukiwaliśmy, nie staraliśmy się manipulować danymi, przedstawiliśmy to rzetelnie i widać, że po prostu tego chcą mieszkańcy Kościerzyny i ja tego też chcę. Mam nadzieję, że dalej ich nie zawiodę, że będę wszystko robił, żeby kolejne 5 lat było tak samo dobre jak dotychczasowe 4. Wszystko wskazuje na to, że szykują się zmiany w Radzie Miasta. Jak pan widzi tę współpracę? Myślę, że pójdzie nam zbudować taką Radę Miasta, z którą pójdzie współpracować dla dobra miasta, dla dobra mieszkańców, dla dobra naszej małej ojczyzny. Udało nam się wprowadzić 9 osób z naszego komitetu Moje Miasto. Z dotychczasowych radnych jest też Tomasz Dargacz, jest Kazik Masz, z którymi już współpracowałem w poprzednich Radach Miasta. Są też osoby z innych komitetów, które uważam, że też będą chciały dla dobra mieszkańców pracować i myślę, że nie będzie problemu i rzeczywiście będzie to rada, która będzie chciała pracować dla dobra naszej małej ojczyzny. Czy podjął już pan decyzję w kwestii zastępców? Nie podejmowałem jeszcze tych decyzji. Te możliwości są, na pewno wybierzemy tak, żeby i mieszkańcy byli zadowoleni, i ja, i pracownicy Urzędu Miasta, bo wiadomo, że oni przede wszystkim będą musieli pracować z zastępcami. Drugiej tury nie będzie również w gminie Kościerzyna. Tu obecny wójt Grzegorz Piechowski z KWW Razem dla Gminy zdeklasował rywali, zdobywając 74,77% głosów. Rafała Jarzdzewskiego z KWW Czas na Zmiany poparło 18,71% wyborców, a Elżbieta Hildebrand z KWW Mała Ojczyzna uzyskała wynik 6,52% głosu. Panie wójcie, doskonały wynik, zwycięstwo w pierwszej turze. Spodziewał się pan, że będzie aż tak dobrze? To znaczy, pewnie każdy startujący starałem się, żeby ten wynik był możliwie najlepszy, ale oczywiście nie liczyłem na aż tak dobry wynik. Jeżeli pani pozwoli, to chciałem po pierwsze podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, wszystkim aktywnym mieszkańcom gminy Kościerzyna, pogratulować też moim konkurentom i też pogratulować wszystkim wybranym radnym. Bo za chwilę przed nami będą ważne zadania, mianowicie ułożenie współpracy. Bez współpracy wójta z radnym, z radnymi, z radą całą, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gminy Kościerzyna. Co będzie dla pana priorytetem przez te kolejne 5 lat? No już o tym wielokrotnie mówiłem. Na pewno priorytetem to jest dalszy ciąg modernizacji naszych dróg, tego elementu, szkieletu funkcjonowania całej gminy, tego krwioobiegu.
Sporo już w tej kwestii zrobiliśmy, ale sporo nadal jest do zrobienia. Na pewno ważnym elementem to jest modernizacja dalszej części sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Mamy jeszcze miejscowości, które nie są podłączone i tak do wodociągów, jak i do kanalizacji, więc to trzeba wykonać. Przed nami już za chwilę pewno będziemy ogłaszać przetarg na kolejny odcinek kanalizacji, tym razem po części południowo-zachodniej, czyli Grzybowo-Grzybowski Myncycowa Huta. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie z RPO w kwocie 6 milionów złotych. Na pewno też ciągła dbałość o obiekty, oświatowe. Mogę powiedzieć, że tutaj niedawno podpisałem list intencyjny z panem prezesem Łubiany, przepraszam, Lubiany w Łubianie, tak, z panem prezesem Andrzejewskim. Będziemy chcieli wybudować nową salę gimnastyczną, halę sportową w Łubianie. Także no, tych zadań jest bardzo wiele. Oczywiście dalszy element związany z funkcjonowaniem gminy, czyli zwiększenie jeszcze zwiększenie aktywności naszych mieszkańców, poszerzenie tej sfery współpracy na różnych poziomach i z organizacjami pozarządowymi, i z naszymi ochotnikami, strażakami, z klubami sportowymi, więc no, cały szereg wydarzeń, bo oprócz tej sfery inwestycyjnej, ważną sferą jest rozwój życia społecznego, tak abyśmy rzeczywiście tą wspólnotą, o której tak wiele mówiliśmy przez te wybory, przez tą kampanię wyborczą, żebyśmy się naprawdę stali. Wszystko wskazuje na to, że w mieście Kościerzyna również w pierwszej turze wygrywa Michał Majewski. Jak pan widzi tę współpracę dalej? No, ja współpracowałem poprzednio z panem burmistrzem Czuchą, teraz ostatnio z panem burmistrzem Majewskim. Chcę mu pogratulować. I oczywiście nie ma innej możliwości jak dobra współpraca. Tak było i za pana Czuchę, i za pana burmistrza Majewskiego. Także wydaje mi się, że tutaj jesteśmy na siebie skazani w pozytywnym tego słowa znaczeniu i musimy wykorzystać tą rentę położenia, że jesteśmy sąsiadami, a sąsiedzi muszą ze sobą współpracować. Oczywiście pytanie jest, w jakich obszarach, i to o tym na pewno będziemy rozmawiać. Zmian nie będzie również na stanowiskach wójtów pozostałych gmin powiatu kościerskiego. W gminie Nowa Karczma zwyciężył Andrzej Polak, zdobywając ponad 86% głosów. Wójtem gminy Liniewo dalej będzie Mirosław Warczak z wynikiem ponad 60%. Gminą Stara Kiszewa zarządzać będzie Marian Pik, na którego zagłosowało 51% wyborców. W gminie Karsin wygrał Roman Brunke, 67% głosów. Stanowisko wójta gminy Dziemiany sprawować będzie Leszek Pobłocki, 58% głosów. W gminie Lipusz Mirosław Ebertowski nie miał kontrkandydata, poparło go ponad 81% wyborców. Spore zmiany nastąpią natomiast w składzie Rady Miasta Kościerzyna. Znamy już nazwiska nowych 21 radnych. Najliczniejszą reprezentacją w Radzie Miasta będzie miał Komitet Wyborczy Wyborców Moje Miasto. To 9 osób. Michał Majewski, Krzysztof Jażdżewski, Ewa Aleksandrowicz, Michał Kujach, Helena Kaszubowska-Nic, Adam Laska, Tomasz Szala, Przemysław Brzeski i Tomasz Nadolny. Z Komitetu Kościerzyna na Plus w Radzie znajdą się 4 osoby. Karina Młodzianowska, Aleksander Mach, Marcin Sikora i Maria Mach. Kościerska Marka wprowadzi do Rady 3 radnych. To Zdzisław Czucha, Katarzyna Knopik i Karolina Chmielewska. W Radzie będzie również 3 reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Dargacz, Kazimierz Maszk i Krzysztof Jaroniec. Skład uzupełni 2 radnych Razem dla Kościerzyny, Kazimierz Borzyszkowski i Kazimierz Stoltman. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów radnych powiatu kościerskiego. W Radzie zasiądzie 19 osób. Wspólny powiat kościerski reprezentować będzie 9 osób. Marcin Modrzejewski, Alicja Żurawska, Krzysztof Michnowski, Hubert Grzenia, Grzegorz Czajkowski, Piotr Laska, Tomasz Dera, Jan Dietrich i Czesław Cyra. Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu Kościerskiego wprowadzi do Rady 6 osób. To Józef Modrzejewski, Andrzej Hinc, Piotr Lizakowski, Jarosław Breza, Grzegorz Brzoskowski i Katarzyna Zdrojewska. Z ramienia Komitetu Wyborców Prawa i Sprawiedliwości w Radzie zasiądą 4 osoby: Piotr Gierszewski, Henryk Osowski, Katarzyna Karczewska i Dariusz Janta. Znani są już radni Sejmiku Województwa Pomorskiego. 18 miejsc, a przez to samodzielną większość zdobyli reprezentanci Koalicji Obywatelskiej. 13 radnych do Sejmiku wprowadzi Prawo i Sprawiedliwość, a 2 Polskie Stronnictwo Ludowe. Z powiatu kościerskiego mandat otrzymają 2 osoby: Piotr Karczewski i Dariusz Męczykowski.
Największą liczbę wyborców przekonał Mieczysław Struk z PO, zdobył 67 569 głosów i jest naturalnym kandydatem na marszałka w nowej kadencji. Z bardzo dobrego wyniku może cieszyć się również Piotr Karczewski z PiSu, na którego zagłosowało 26 147 osób, najwięcej w naszym okręgu. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach. Chciałbym w sposób szczególny podziękować moim wyborcom, którzy poparli mnie w tegorocznych wyborach z powiatu kościerskiego, kartuskiego, starogardzkiego i gdańskiego. Uzyskanych ponad 26 tysięcy głosów poparcia to dla mnie duże wyzwanie i potwierdzenie tego, że praca, którą wykonuję na rzecz mieszkańców tych powiatów, uzyskała poparcie i zrozumienie. Ponad 26 tysięcy głosów to trzeci wynik w województwie, który zobowiązuje mnie do dalszej ciężkiej pracy i tąże pracę obiecuję dla mieszkańców tych czterech powiatów. Dziękując wszystkim Państwu za okazane wsparcie, życzę wszystkiego dobrego. W sejmiku zasiądzie również Dariusz Męczykowski, PSL, który otrzymał 14 998 głosów. Dym opadł, mgła opadła i myślę, że te emocje wszystkie wyborcze już są poza nami. Gratuluję wszystkim odwagi wystartowania. Tym, co się nie udało, szczególnie gratuluję, dlatego że kiedyś trzeba zacząć, szczególnie młodym ludziom. Sam osobiście było to ciężkie zadanie dostać się do sejmiku. Dziękuję wszystkim tym, którzy mi zaufali. Tym, którzy nie zaufali, będę starał się przez kolejne 5 lat przekonać, aby w kolejnych wyborach mi zaufali. Będę się zajmował tymi tematami, które Państwu obiecywałem. Będę się z nich wywiązywał. Postaram się jeszcze większy kontakt z mieszkańcami nawiązać, samorządowcami i tymi ludźmi, których będę reprezentować. Dziękuję bardzo za to zaufanie. 10 tysięcy w powiecie kościerskim. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że najbardziej cieszę się z tych głosów, z tych mieszkańców, z tych wyborców, którzy mnie obserwują na co dzień i obdarzyli mnie największym zaufaniem. Dziękuję bardzo. Z okręgu czwartego, czyli powiatów gdańskiego, kościerskiego, kartuskiego i starogardzkiego, do sejmiku dostali się Ryszard Świlski, Danuta Rek, Sylwia Laskowska-Bobula, Piotr Karczewski, Magdalena Sroka, Piotr Zwara i Dariusz Męczykowski. W czwartek 18 października o godzinie 18 w hali sportowo-widowiskowej w Wielkim Klinczu odbył się muzyczny hołd gminy Kościerzyna z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Na zaproszenie wójta gminy Grzegorza Piechowskiego odpowiedzieli przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy powiatu kościerskiego, by uczcić pamięć Polaków walczących o wolność ojczyzny. Ku pamięci przyszłych pokoleń wójt Grzegorz Piechowski, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Dera oraz sołtys Krystyna Marczyk posadzili dąb niepodległości. Wieczornicę poprowadził Grzegorz Daszkowski, dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki gminy Kościerzyna. Słowo wstępne wygłosiła uczennica zespołu kształcenia w Wielkim Klinczu. Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego, że mówię po polsku, że inni, mówiąc tym samym językiem, są mi bliżsi, że moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całość, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno. Tego wieczoru w Wielkim Klinczu wystąpiło wielu artystów. Orkiestra Dęta Begama Bis, zespoły wokalne seniorek i seniorów z Wielkiego Klincza, wokalistki z Nowego Klincza, uczniowie szkoły w Kornem, Jan Węcki i Paweł Różkowski. Wyjątkowości nadały wieczorowi przejmujące świadectwo osób, które przeżyły czasy niemieckiej okupacji oraz komunistycznej dyktatury lat powojennych. Pokazują i dają hołd tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość na naszym terenie. Zmontowany też został film na tę okazję, w którym wypowiadają się osoby i kombatanci, i nasza mieszkanka, tutaj właśnie z Wielkiego Klincza, pani Muchowska, która w tym roku obchodzi stulecie urodzin, co jest bardzo urocze i wzruszające dla mieszkańców. To jest pewnie takie, znaczy wpisujemy się tym oczywiście w ramach powiatowych
małych obchodów, bo to w każdej gminie dzieje się jakiś jeden mały etap. Ten nasz etap rozpoczął się oczywiście od wkopania dębu pamięci na stulecie niepodległości, a teraz wszyscy śpiewają, wszyscy się cieszą wolnością, którą kiedyś wywalczyli nasi przodkowie. Ważną częścią wydarzenia było również uczczenie 85. rocznicy powstania w Wielkim Klinczu Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały członkinie KGW Sąsiadki Aparatki z przewodniczącą Bernadetą Hamerską. 15 października w Garczynie Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Kościerzynie świętowało uroczyście Międzynarodowy Dzień Niewidomego, tak zwany Dzień Białej Laski. 15 października obchodzimy Światowy Dzień Osoby Niewidomej, potocznie nazywany Dniem Białej Laski. Z tej okazji my jako stowarzyszenie i nasi członkowie spotykamy się na uroczystym obiedzie. Dzisiaj gości nas Przyjaciel Niewidomego, ośrodek w Garczynie należący do SPOŁEM. I tutaj możemy przedstawić naszych nowych przyjaciół, opowiadać o tych naszych działaniach, które robimy, spotkać się z naszymi podopiecznymi, porozmawiać o problemach, które nas dotykają, z którymi musimy sobie radzić. Gościmy w dniu dzisiejszym wójta Grzegorza Piechowskiego, panią Teresę Price, Michała Majewskiego, naszego burmistrza. Także w tym momencie możemy się odwdzięczyć spotkaniem w takim wspólnym, zjeść razem obiad. W naszym stowarzyszeniu obecnie jest 100 członków. Ta liczba się koło tej granicy zawsze tak kręci. Z tego jest 10 osób, które kompletnie nic nie widzą i te osoby najbardziej potrzebują naszej pomocy. A oprócz tego to wszystkie osoby na ogół mają również schorzenia synchroniczne. Występuje cukrzyca, występuje nadciśnienie, występuje oprócz samego niewidzenia również brak kończyn czy poruszanie się na wózkach. Takie osoby naprawdę bardzo trudno wyciągnąć z domu, bardzo trudno z nimi współpracować, uaktywnić ich na zewnątrz. No tym bardziej, że nasz rynek tutaj jednak nie przysparza nam dużo przyjaznych opinii. My też mamy problem z poruszaniem się na tej kostce brukowej. Zdarza się, że nawet płytki chodnikowe nieprawidłowo położone powodują duży kłopot. Oprócz tego te synchroniczne dolegliwości naprawiają dużych kłopotów osobom niepełnosprawnym. Trzeba wyjść do lekarza, na szpital, czy na zakupy, nawet na zwykły spacer. To wymaga bardzo często pomocy osoby drugiej, osoby, która z nami musi współpracować w jakiś sposób. Dlatego właśnie to spotkanie, dlatego my staramy się łącznie tutaj z nimi spędzić czas i być na równi przyjacielem. Na naszym spotkaniu uczestniczą również nasi przyjaciele. To są instytucje, które nas wspierają. Do dzisiejszym dniu do tego grona dołączył Lions Club, który wspiera nas właśnie w pozyskiwaniu różnych rodzajów ciśnieniometrów, termometrów mówionych, sprzętu, który pomaga na co dzień ludziom niepełnosprawnym z tytułu wzroku. Czy to gogle, czy nakładki brajlowskie, czy zegarki mówiące. Także ten sprzęt my również będziemy starali się pozyskiwać dzięki naszym przyjaciołom. Dzisiaj, 15 października, Międzynarodowy Dzień Niewidomego. Jak co roku uroczyście obchodzimy ten dzień. Dzisiejszy dzień obchodzimy w ośrodku wypoczynkowym PSS SPOŁEM w Kościerzynie. Przy bardzo pięknej pogodzie, jak widać, pogoda nam dopisała. Świętujemy ten dzień zawsze uroczyście, ponieważ jest to jedyny dzień w roku ustanowiony zresztą przez prezydenta Reagana i świętowany przez całą społeczność świata. Jestem czwarty rok prezesem koła i muszę przyznać, że pracuje mi się coraz lepiej, coraz łatwiej. Coraz więcej pozyskuje sponsorów, darczyńców i dlatego praca układa mi się coraz lepiej. W tym roku odbyliśmy naprawdę wspaniałą wycieczkę do Fojutowa dzięki środkom pozyskanym z PCPR-u oraz Urzędu Miasta.
Dostaliśmy nagrodę pod tytułem Przyjaciel osoby niewidomej. Dla nas jest to wielki zaszczyt, że Związek Niewidomych nas taką nagrodą obdarzył. Staramy się zawsze, jak tylko jest to możliwe, jeśli posiadamy środki i fundusze, pomagać Leszkowi Medykowskiemu, który reprezentuje Polski Związek Niewidomych w Kościerzynie, i w jakiś tam sposób wspierać. Wiadomo, są to czasami kwoty niewielkie, a czasami całkiem pokaźne. Zresztą naszym statutowym zadaniem jest wspierać osoby niepełnosprawne i wydaje mi się, że nie ma lepszej formy, jeśli trafia to do ludzi naprawdę potrzebujących. Od 5 lat sprowadzamy sprzęt ortopedyczny z Marburga. Do tej pory nie znajdowały się tam rzeczy, które byłyby potrzebne dla osób z niedowidzeniem. Natomiast prowadzimy pewne rozmowy na ten temat, żeby najpierw dowiedzieć się, jakie jest zapotrzebowanie, a potem poinformować Waltera Mata, który jest naszym, że tak powiem, głównym dostawcą z Niemiec, żeby takie rzeczy się znalazły, które by były również potrzebne osobom z niedowidzeniem. W poniedziałek odbył się kolejny koncert w ramach Filharmonii Młodych Talentów. Na scenie sali Szopińskiego zabrzmiała muzyka filmowa w wykonaniu Sylwii Banasik i Golden String Quartet. Drodzy Państwo, Filharmonia Młodych Talentów to od kilku lat cykl koncertów, na których staramy się zaprezentować muzykę różnorodną w wykonaniu młodych i bardzo utalentowanych ludzi, artystów. Drodzy Państwo, a dzisiaj zapewniam Państwa, bo byłam na próbie, usłyszymy przepiękne dźwięki muzyki filmowej. Drodzy Państwo, zapraszam na niezwykle magiczny, muzyczny wieczór muzyki filmowej. Zapraszam Panie na estradę. Cieszycie się, że jesteśmy tu razem? Tak! Ja tym bardziej się cieszę. Moi drodzy, przed Wami najlepszy kwartet wszechczasów. Golden Gate String Quartet! Pierwsze skrzypce, Gabriela Żmigrodzka. Drugie skrzypce, Pani Maskanie. Asyska Anna Paluch. Kasia Kaszko, wiolonczela. Z takimi księżniczkami Disneya. Na zboczach gór biały śnieg nocąsi i nietknięty stóp trwa. Zakrad jak wolny ptak. O tak.
Jacek Łukasik, bratanek żołnierza wyklętego Stanisława Łukasika, nie porzuca swojej misji propagowania wiedzy na temat najnowszej historii Polski. W poniedziałek zaprosił do Kościerzyny Krzysztofa Szwagrzyka. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej spotkał się z uczniami kościerskich szkół i starszymi mieszkańcami naszego miasta. Krzysztof Szwagrzyk jest nie tylko wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej, ale również dyrektorem Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Oznacza to, że kieruje poszukiwaniami ofiar komunistycznego terroru i właśnie temu tematowi poświęcone były spotkania w Kościerzynie. O tym, co w Polsce realizujemy w zakresie poszukiwań szczątków naszych bohaterów, chcemy dotrzeć z tym przekazem do ludzi bardzo młodych, ale także powiedzieć o tym, co realizujemy osobom starszym. I to ważne, że możemy o tych sprawach mówić. Ważne, że to, o czym mówimy, spotyka się z dużym zainteresowaniem Polaków, którzy oczekują, że państwo polskie wiąże się ze swoich obowiązków i dołoży starań, żeby szczątki naszych bohaterów, tych, którzy nie mają dzisiaj grobów, zostały odnalezione. W tej sprawie dzieje się bardzo dużo, zapewnia Krzysztof Szwagrzyk, bo zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej pracuje w kilku miejscach jednocześnie. W ciągu ostatniego tylko tygodnia pracowaliśmy w 5 miejscach na terenie województwa warszawskiego, lubelskiego, opolskiego, krakowskiego, pomorskiego. To dowodzi, że ten proces poszukiwań trwa, rozwija się, ale to nie oznacza, że jesteśmy już blisko końca. Tak naprawdę to jest początek zdecydowanie tej drogi. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z mobilną wystawą poświęconą kapitanowi Stanisławowi Łukasikowi. Jego bratanek, Jacek Łukasik, ponownie zadbał również o doposażenie szkolnych bibliotek w historyczne publikacje. Jest to następna transza, powiedzmy, takich już publikacji, a tych publikacji tu na tych dwóch stołach jeszcze jest dużo, dużo więcej, ale już nasze szkoły dzięki nam przykładowo już mają dosyć spore ilości tych publikacji, które właśnie na temat tej współczesnej historii, tej zapomnianej historii, właśnie na ten temat już jest sporo i my staramy się właśnie tymi publikacjami tą lukę wypełnić. I między innymi takimi spotkaniami jak z profesorem Szwagrzykiem, z panem Pużańskim, Leszkiem Żebrowskim, Piotrem Szubarczykiem. Także no, mam nadzieję, że robimy dobrą robotę, że tej naszej młodzieży tą prawdę historyczną przybliżamy. Kajetan Rajski oraz Marek Franczak odwiedzili na zaproszenie Jacka Łukasika i spotkali się z uczniami szkół, by kolejny raz porozmawiać z młodzieżą o losach żołnierzy niezłomnych. Panowie spędzili na Kaszubach 2 dni. W tym czasie odwiedzili szkoły w Dziemianach, Lipuszu, Kornem, Wielkim Klinczu, Nowej Karczmie oraz Kościerską Szóstkę. Tego typu spotkania właśnie przywracają nam tą prawdę historyczną. I takich spotkań przy takich prelegentach jak pan Kajetan Rajski, czy pan Pużański, Żebrowski, Szubarczyk, to właśnie takie spotkania i to tak można powiedzieć w 4 oczy z młodzieżą, to one przybliżają nam właśnie tą współczesną historię i tą prawdę historyczną. Kajetan Rajski to redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci oraz autor kilkunastu książek poświęconych głównie historii i religii. Ważnym obszarem jego zainteresowań jest temat zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Wiedzę na ten temat chce przekazać uczniom. Początkowo to będzie wstęp. Wstęp właśnie do historii żołnierzy wyklętych. Natomiast później zajmiemy się już losami szczegółowymi dwóch postaci. Pierwsza z nich to sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś, ostatni z żołnierzy wyklętych, który poległ w 1963 roku. 18 lat po formalnym zakończeniu II wojny światowej, człowiek, który spędził 24 lata w konspiracji w ciągłej walce. Niesamowita postać człowieka, którego wspierała lokalna społeczność i kiedy dopiero pojawił się zdrajca, członek rodziny, to wtedy w 1963 roku zginął w walce. Z młodzieżą spotkał się syn Lalka, Marek Franczak, który w książce Mój ojciec, sierżant Laluś, udzielił Kajetanowi Rajskiemu obszernego wywiadu na temat nieznanych faktów z życia ostatniego żołnierza wyklętego. Teraz wspólnie spotykają się z młodzieżą. Pytania są różne, od genezy powstania pseudonimów, przez później, że przez tyle czasu się ukrywał, jak to możliwe, prawda, od 18 lat po zakończeniu wojny,
No to staram się im to wytłumaczyć, że to nie byli bandyci, jak ich popularnie nazywali, bo właśnie ci ludzie narażali swoje życie, żeby im pomóc. No i 18 lat po II wojnie, no to jednak widocznie zasługiwał na jakiś szacunek, skoro ci ludzie im pomagali. Drugą postacią, której historię poznali uczniowie, jest kapitan Stanisław Łukasik, pseudonim Ryś. Ojciec chrzestny pana Jacka Łukasika, który jest organizatorem tego spotkania. Mam nadzieję, że młodzież będzie zainteresowana losem żołnierzy wyklętych i że znajdzie w tym pewną inspirację. Oczywiście mamy obecnie inne czasy, nie trzeba walczyć z bronią w ręku, ale takie postawy jak patriotyzm, jak wierność wyznawanym wartościom są uniwersalne w każdym czasie. Czy w czasie pokoju, który daj Boże, żeby był jak najdłużej, czy w czasach jakichś konfliktów. Każda szkoła, którą odwiedzili panowie, otrzymała książki i kwartalniki na temat żołnierzy wyklętych. W ten sposób Jacek Łukasik kontynuuje swoją akcję doposażania szkolnych bibliotek w historyczne publikacje. W wydarzeniach to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.